Nie uwierzyć, ale znowu ja straciłem cały zapis mapy. Jeszcze go chciałem zapisać i wyłączyć. Wychodzi na to, że to wszystko przez pamięć w komputerze. Bo czasami ona jest przepełniona. Witam was na drugim sezonie Wszystkich Rage 2. Nie zastanawiam, czy to będzie drugi, a raczej czy to będzie trzeci, czy może znowu będzie to nowy pierwszy. Bo to mnie trochę, cały czas już mnie trochę męczy. Znaczy ja już się spodziewałem, że byłem coś czegoś takiego, wcale to nie. Dobra, to jak na razie coś takiego zrobię i teraz przy tym skrzyżowaniu przygotuję najpierw sobie jeszcze tak. Elektrownię węglową. Dobra, niech budynek będzie elektrowni węglowej. Tutaj zrobię sobie podziemne okablowanie. Mniej więcej stąd i będzie podłączenie tu. Tam nie wierzę, że tutaj znowu wszystko straciłem. Teraz trzeba jeszcze kwestią wodę, więc dobrze. Więc ja robię tutaj punkt poboru wody i jeszcze trzeba zrobić jeszcze miejsce pod ścieki. Tutaj zrobię sobie, jeżeli punkt na ścieki zrobię tutaj. Dobrze, teraz się podłączę do tej ulicy i jeszcze trzeba tutaj drogowo podłączyć się z tym. Dobrze, no to ja przygotuję sobie w miarę prostą ulicę. Mniej więcej taką. Teraz sobie zrobię po prostu, no, takie proste podłączenie. Tutaj chyba wokół elektrowni na razie wszędzie coś zrobię sobie jakieś małe, no. Takie małe drogi, będzie coś takiego i teraz zrobię sobie pod taką linią podłączenie. No i teraz już w końcu to mam, więc mogę sobie już uruchamiać. Więc pierwsza rzecz, która rośnie, to zapotrzebowanie na mieszkania. Okej, więc dobrze. Pierwsze, najpierw to chyba wzdłuż tej ulicy. Wyłączę sobie jeszcze te linie pomocnicze. I jak na razie... No, aż dotąd będą jak na razie tutaj mieszkania. Dobrze. Teraz zrobię sobie podejście tu, stąd dotąd. Podłączę się tu i tu. Więc teraz sobie mogę sobie postawić tutaj pośrodku sobie, robią się te małe mieszkania. Bardzo dobrze. Jeszcze zajmę się tutaj ścieżeczkami, żeby oddzielić główne drogi. Więc tutaj, moi drodzy, też jeszcze będą mieszkania dla mieszkańców. No i teraz wzrosło zapotrzebowanie na przemysł. Ale najpierw jeszcze zajmę się tutaj drogami. Będzie tutaj, nie wiem, będzie coś tej... Będzie nie więcej wzdłuż tej drogi. Tu jeszcze sobie zrobię jakąś ścieżeczkę. A... Tu też sobie zrobię ścieżeczkę i... Dobrze. Tutaj sobie zrobię miejsce pod handel. A tutaj już miejsce pod przemysł. Żeby mi tutaj tak mocno nie było takiego wpływu na zanieczyszczenie. To jest jakieś, nie wiem, jakieś ruiny, jakieś katki. Zrobię sobie prostą drogę i teraz się podłączę. No, coś w tym stylu. Bardzo dobrze. Więc teraz sobie zrobię... Dobrze. Tutaj to jeszcze... A, już nagle spadło zapotrzebowanie na usługi, więc... Dobrze, więc teraz... A, na przemysł spadło. Więc teraz sobie pomaluję miejsce, gdzie na pewno będę chciał zrobić sobie sklepy. Bardzo dobrze. No i teraz jeszcze zrobię więcej tych... no... mieszkań. Mniej więcej jest tutaj. Tutaj zacznę się bawić trochę bardziej linią brzegową. Więc... Stąd mniej więcej i będzie podłączenie jeszcze tutaj. Teraz popawię się wzdłuż tej linii brzegowej, żeby wzdłuż nie mieć... tej drogi nie mieć co się działo. A ja po patrzeniu się wcześniej na mapę zauważyłem, że jedyny port jest stosownie, może być postawiony tutaj, a z tej strony nie ma żadnej... chwila. Okej, jednak jest możliwość. Bardzo ciekawe. Nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, ja sobie przedłużę jeszcze tą... Nie, chwilę, co ja robię. Teraz robię sobie jeszcze prostą trasę. Coś takiego. Może zrobić, jeszcze zrobię, poprawię się siatką. A i teraz właśnie zdobyłem kolejny...
Inna rzecz, że jakaś siatka mi wychodziło to słabo, więc natychmiast to naprawiam. Podłączenie będzie tutaj i będzie podłączenie tutaj. Bardzo dobrze. Więc teraz z tej strony mogę zrobić sobie kolejne podłączenie. No pod właściwie kątem prostym. Tutaj jeszcze będzie podłączenie i teraz dobra, jeszcze stąd podłączenia. I zrobię sobie teraz coś takiego. Coś takiego. To trzeba pod tym kątem 40 stopni. A to chyba będzie 130. To jakoś tak. No. Teraz mogę powiedzieć, że dobrze. Tu jeszcze jest kwestia, że więcej teraz mogę zrobić sobie mieszkań. Bardzo dobrze. Więc dobrze. Tutaj niech się budują się jakieś jeszcze małe mieszkania. Tu. Może tym razem teraz zacznę malować całe obszary, więc tutaj niech będą po prostu te małe domy. Po tej stronie. Niech się tutaj pobudują sobie się mieszkańcy. Szeregowe. Szeregowe sobie zrobię tutaj. No i już spadło zapotrzebowanie na budynki szeregowe. Dobrze, teraz trzeba zrobić budynek opieki medycznej, czyli trzeba zrobić klinikę. Bo mieszkańcy będą na pewno narzekać na to. No i jeszcze trzeba zrobić centrum recyklingowe. Dobrze. Ja to już zrobię tutaj. W tej okolicy planowałem. No, coś takiego. Będzie ono wyglądało. I jeszcze tutaj zrobię sobie tę dobudówkę. No. I już jest raczej gotowe, jak się nie patrzysz, już te centrum recyklingowe. Bardzo dobrze. Więc teraz mogę zrobić sobie dobrze. Tutaj jakąś prostą drogę. Wzdłuż tego wysypiska raczej będzie też prosta droga. Trzeba będzie ona jak na razie dotąd przebiegać. Więc po odcinku postaram się po prostu, a może nie, teraz to zajmę się tutaj szybko zajmowanie się tym i szybko ja się z tym rozwiążę. Tutaj będzie po takim 150 stopni i dobra, już jest gotowe wysypisko. Bardzo dobrze. Więc tutaj mogę sobie bez żadnego, ale postawić sobie planowany to dworzec kolejowy. I jeszcze i prawdopodobnie jeszcze będzie tutaj port towarowy. Dobrze. Więc teraz mogę sobie... A nie. Teraz jeszcze zajmę się tutaj drogą. Bo trzeba ją przedłużyć dalej. No, tak będzie przedłużone. Teraz znowu jest to zapotrzebowanie na... O, na strefy komercyjne, więc teraz warto byłoby, no, mniej więcej tutaj zrobię sobie jeszcze kolejne takie budynki. Dobra, tą ulicę sobie przedłużam jeszcze w miarę prosto. Mniej więcej tutaj i teraz będę musiał zrobić zakręt. Jakoś tak. Później będzie tak. No i teraz będzie chyba lepiej, bo będzie szedł właśnie tam na dół, na tą okolicę. Jeśli chodzi o to, dlaczego straciłem teraz zapis, to powiem tak. Ja zauważyłem, że nagle mam jakieś problemy, zrobiłem niby szybki zapis. A to dziwne, bo ja zapisywałem tą mapę też na, tym razem na chmurze Steam. I jakiś trynowiecz, ale zapis się nie udało się utrzymać zapisu. Wychodziło na to, że był nagle przeciążony. To naprawdę, ja mam już takie szczęście. Teraz zajmę się jeszcze... Aha. Znowu tutaj zapotrzebowanie na kwestię usługową. Więc dobrze. Teraz sobie zaznaczymy coś takiego. I niech się jeszcze... No, jeszcze niech się tutaj pozwoli się mieć taki obiektów handlowych. A, jeszcze trzeba cmentarz. Właśnie, bo za chwilę będą mieszkańcy narzekali, że jest problem ze cmentarzami. Więc sobie tutaj ten cmentarz przygotuję i jeszcze wezmę ten, przeniosę sobie ten właśnie starożytny cmentarz. O, mniej więcej tutaj. Tak, przy tym cmentarzu planowałem sobie zrobić raczej w miarę dobrą okolicę. Ale widać, że tutaj już się kratki się rozwaliły. To za szkoda. No, teraz znowu wzrosło zapotrzebowanie.
Ale najpierw to sobie poprowadzę sobie. Dobra, to tutaj zrobię coś innego. No to teraz stąd zrobię podłączenie jak na razie. A nie. Zrobię sobie takie 90 stopni, pod kątem 90 stopni. Teraz zajmę się tutaj jeszcze krętą drogą, aby wzdłuż tej linii brzegowej faktycznie były w miarę jeszcze jakaś zabudowa była. O! I teraz jeszcze będzie wzdłuż tego wybrzeża. I niech się podłączy tutaj. Teraz tutaj zrobię sobie w miarę prostą drogę. A nie, tutaj się nie udało się zrobić właściwego kąta. O, ja osiągnąłem już kolejny kamień milowy, bardzo dobrze. Dobra, jakoś ustawię sobie tak i teraz stąd zrobię sobie taką skrzywioną drogę. I dobra, i stąd też zrobię sobie krzywą drogę. Bardzo dobrze. Dobra, teraz znowu teraz właśnie się odblokowało się szkoły. Więc teraz trzeba przygotować sobie miejsce pod szkołę. Pomyślmy. O! Tutaj będzie szkoła. Natychmiast już daję tutaj ulepszenia. Czyli te, które trzeba, czyli tą klinikę dziecięcą i jeszcze placę zabaw. Żeby dziecko sobie na takim, nie wiem, złamało szczękę. No i jeszcze mam już nagle blokowiska. Jeśli chodzi o tą okolicę, no ta okolica idealnie pasuje mi raczej na bloki. Więc dobrze. Więc jeszcze sobie zrobię. A nie. Zrobię sobie tutaj jeszcze w miarę prostą. Więc tak. Tutaj zrobię sobie bloki. Więc sobie natychmiast zrobię sobie ściereczki. No. Czyli coś, co najbardziej lubi Bluenix. Coś, co na przykład załapał sobie chyba Fun City po pewnym czasie. Mi się wydaje, że również z tego korzystał jeszcze... Niech sobie przypomnę... A! To pewnie. I z tego jeszcze korzystał Avalkis. Dobrze, więc teraz mogę sobie zrobić tą... No, tutaj już mogę sobie sobie tutaj bloczki. No, bloczki się budują i teraz trzeba znowu zrobić sobie więcej małych mieszkań. Więc dobrze. Tu i tu. Niech mi się teraz budują się tutaj małe mieszkania. Tu i jeszcze tutaj też. A tutaj może zrobię sobie mały obszar pod handelek. Więc mieszkańcy powinni być tutaj bardzo zadowoleni. No a teraz nagle wzrosło zapotrzebowanie na przemysł. Dobrze. Trochę zaryzykuję i postawię tutaj jak na razie jeszcze fabryki. I zapotrzebowanie nagle spadło. Teraz musiałbym czekać sobie na kolejny kamień milowy. A w międzyczasie mogę sobie... Dobra, najpierw wezmę sobie tutaj służby drogowe. I z edukacji natychmiast biorę sobie szkołę pomaturalną. A z energetyki stację zasilania awaryjnego. Dobra, jak sporo te trzy budynki sobie mam przygotowane. No to teraz najpierw sobie postawię... Właśnie stacja tych służb drogowych. No, stacja służb drogowych zrobi sobie koło tej elektrowni. Teraz zajmę się jeszcze stacją zasilania awaryjnego. Bo uważam to za bardzo kluczowe, żeby mieć zapas, żeby miasto miało jakieś zapasy w energetyce. Więc dobra, więc teraz stąd poprowadzę podziemnymi kablami. Stąd dotąd podłączenie. Niech mi się tutaj ładuje. Jeśli chodzi o to, to niech sobie jeszcze dodam coś takiego. Jeśli chodzi o silnik diesla. Najpierw powiedziałem, że to nie był problem ze środowiskiem, ale i tak się uważa, że generator, a i tak niektórzy uważają, że silnik diesla jest bardziej... I to naprawdę będzie zdziwienie, jest bardziej ekologiczny niż nawet samochody elektryczne. I niż sama zielona technologia. A, więc tutaj mogę sobie kilka tych generatorów diesla. Dobra, bo niech będą to jakieś 3 dodatkowe generatory. No. I to jej się nazywa ekologia. Szkoły pomaturalne tutaj nie zrobię. Choć mogę zrobić sobie szkołę średnią. Dobrze. No to sobie zrobię szkołę policjalną.
No, szkoła politana zrobi sobie... O, naprzeciwko... I osiągnąłem, świetnie osiągnąłem się trzeci kamień milowy. W międzyczasie teraz jeszcze tutaj zajmę się... Boiskrzyko zrobię tak, boisko sportowe i dwie do budówki. Właśnie, trzeba też zająć się jeszcze pożarnictwem, żeby tutaj nie wybuchały pożary. Dobra, więc koło cmentarza, niech będzie tutaj coś pożarne. A druga kwestia jest trzeba się tutaj po tej policję. I mi się zdaje, że... Dobra, niech ta policja też niech będzie koło cmentarza. Więc mam zapewnione tak bezpieczeństwo. Jeszcze tylko z nie wiem. Jeszcze zajmę się tutaj jeszcze ulicami. Żeby mniej więcej po tej stronie można byłoby zrobić... na razie nie, jaką bezpieczną. Żeby bardziej ją zasiedlić. Dobra, teraz zrobię sobie podłączenie jakoś stąd. Dotąd. Olku będzie tutaj jakiś zaspokojony. Dobra, tą jeszcze ulicę przebuduję i tutaj chyba zrobię sobie... Z tej prostej drogi zrobię... O! Mniej więcej taki kąt. Bardzo dobrze, więc mniej więcej teraz mógłbym sobie zrobić... O! Tutaj jakąś prostą drogę. I tą prostą drogę chyba sobie poprowadzę bardziej tutaj. I zrobię sobie jeszcze połączenie tu. O! Bardzo dobrze. Jeszcze może dobrze. Tutaj sobie zrobię tym razem zabudowę... A nie, tutaj też będą bloki. Więc natychmiast tutaj się przygotuję nad tymi ścieżkami. Żeby mi się tutaj bloki by się pobudowały. No. Więc zaraz szybko zrobię tutaj sobie bloczki. Teraz tutaj zrobię sobie jeszcze sklepy. Tutaj. Mi się zdaje, że to będzie bardzo dobra okolica. Jak się to wybuduje. I teraz jeszcze jest problem z mieszkaniami. Dobrze. Więc mieszkania będą jeszcze po tej stronie. Dobrze, po tej i po tej. No jeszcze tu. Trzeba wojnie na handel. Więc dobrze, niech się tutaj pobudują. Trochę blisko punktu ujęcia, ale chyba raczej z tego nie... A raczej przez to nie zostanie skażona woda. Dobrze. Jeszcze zrobię to. Wyłączam już tą reklamę. Proszę bardzo, już przełączona. I jeszcze tutaj zrobię sobie fabryki. A więc... Niestety, ale tak. Szybko ja straciłem... To dopiero co budowałem miasto, natychmiast straciłem zapis. To jest dla mnie szok. Olbrzymi szok. Chyba ja powinienem chyba zapisywać mapę zanim ja chyba skończę nagranie. Dobrze. A więc co teraz ja powiem? Tak się prezentuje miasto w odcinku trzecim. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Nowych widzów zachęcam do komentowania i polubień. Z kolei nowych widzów zachęcam do subskrybowania. To wszystko ode mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.